Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym materiale będziemy sobie rozmawiać o Huawei'u, czyli o najnowszych modelach Switchy, które zostały zaprezentowane ostatnio. Są to modele, które są kompatybilne z aplikacją Ekit i dzięki niej możemy bardzo łatwo sobie zarządzać. Za pomocą Wi-Fi możemy sobie je dodać do aplikacji, ewentualnie skanując QR-kody. QR-kody są zamieszczone na obudowie i są one przyklejone, mimo że są malutkie, to aparat zawsze je przybliża. Dzięki aplikacji można sobie je bez problemu zeskanować. Mamy trzy rodzaje takich switchy. Są to switche niezarządzalne, seria S110. Tutaj mamy rozróżnienie na 24-portowe, 48-portowe. Mają też PoE, mają też porty SFP lub SFP+, w zależności od konkretnego modelu. Mamy też mały przełącznik, gdzie tutaj możemy włączyć sobie na przykład izolację portów. Oprócz tego mamy serię S220, to już są przełączniki zarządzalne. Są troszeczkę okrojone, jeżeli chodzi o funkcjonalność i tutaj przychodzi nam z pomocą S310. S310 jest w pełni zarządzalnym przełącznikiem, natomiast jest to tak zwane L2+, czyli nie ma jeszcze funkcjonalności L3. Jeżeli chodzi o te switche, to każdy z nich ma porty SFP lub SFP+, w zależności od potrzeb. Musimy je obsadzić wkładkami SFP lub elektrycznymi i wtedy za pomocą światłowodu albo skrętki możemy je połączyć z routerem i z access pointami. Jeżeli chodzi o access pointy, są zasilane przez PoE, dlatego też cała seria switchy ma zasilanie PoE na swoich wszystkich portach 24 lub 48, i tutaj ma ogromne znaczenie budżet PoE. Huawei przemyślał to w taki sposób, żeby było minimum 380 W, co oznacza, że nawet jeżeli podepniemy 10 access pointów, to on sobie powinien z tym spokojnie poradzić. Switchami możemy zarządzać za pomocą aplikacji Ekit, jak wspomniałam wcześniej, natomiast nie jest to konieczność i możemy również najzwyczajniej w świecie, klasycznie, konfigurować je za pomocą konsoli lub przez przeglądarkę po HTTP, HTTPS. Jeżeli chodzi o switche niezarządzalne, one są mogą być zastosowane zarówno w domu, jak i w biurach mniejszych, większych, w hotelach. Są one przystosowane do tego dzięki swojej wydajności. I jeżeli chodzi o domowe zastosowania, bo to są switche, które montujemy do szaf 19-calowych, do mniejszych się nie zmieszczą, natomiast S110 jest też taki mniejszy. W porównaniu do klasycznego głębokiego switcha, on jest bardzo płytki, więc jeżeli nie mamy miejsca w szafie rakowej lub po prostu w domu gdzieś chcemy sobie go zamontować, na przykład pod biurkiem, to śmiało ten switch nie będzie sprawiał większych problemów. Są one też dosyć ciche, nie wymagają umieszczania ich w szafach, które będą troszeczkę tłumić dźwięk, a też automatycznie będą zmniejszały przepływ powietrza i to ochłodzenie nie będzie wydajne, więc do zastosowań takich domowych czy w hotelach, gdzie są one często wstawione do małych pomieszczeń ciasnych, a niekoniecznie są w szafach rakowych, one będą sobie w zupełności radziły. Jeżeli chodzi o wydajność, są to urządzenia, które mają włożone w siebie wszystko, co tylko można było. Są bardzo mocne, dlatego mogą być zastosowane też jako Enterprise. Wbrew pozorom, seria Enterprise Huawei'a miała bardzo dużo funkcji i wszystkie te funkcje zostały upakowane też do serii Ekit, do wszystkich tych switchy niezarządzalnych i zarządzalnych, więc śmiało można zamiast Enterprise'ów do takich mniejszych zastosowań sobie zakupić właśnie tą serię Ekit S110, czyli niezarządzalny switch, S220 z większą ilością funkcji i S310 w zupełności zarządzalny i taki, na którym można skonfigurować naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o tą serię Ekit, zasilana jest za pomocą jednego zasilacza wbudowanego, więc nie jesteśmy w stanie zakupić urządzenia, które będzie miało redundantne zasilanie, natomiast są to urządzenia, które możemy stakować. No, dziękujemy za uwagę, na dzisiaj to wszystko.